żeby wylosować tylko kilka osób, właściwie gdzie każda na to zasłuża. Namaste! Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Znasz moje motto życiowe, że wszystkie sprawy staram się doprowadzić do końca i uczę Was tego, że to jest niezwykle ważne, aby coś zamknąć, by coś nowego rozpocząć. I dzisiaj po tytule tego filmu, ale również po tych karteczkach, które widzisz, że tutaj przygotowałam, wiesz, że będzie to coś, na co wielu, wielu z Was czekało ładne parę miesięcy. Tak, co się odwlecze, to nie uciecze. Wszystko to, co obiecuję, doprowadzam do końca. I tak dzisiaj nasze losowanie. W konkursie, w cudzysłowie, czyli rozdaniu, wśród wszystkich tych osób z Was, które zadały sobie trud i zostawiły opinię, recenzję na serwisie Lubimy Czytać pod moją najnowszą książką Trylogia, czyli Mroczne Góry w Zielonych Oczach Wiedźmy oraz Tajemnica Wiedźmy z Folsin. Z góry dziękuję każdej osobie, która poświęciła czas, która napisała swoje zdanie, napisała opinię. Wiemy, jak w dzisiejszym świecie jest to ważne, że wszystko opiera się na recenzjach, wszystko opiera się na opiniach i to jest takie moje ogromne, ogromne dziękuję. Będę losowała 6 osób, magiczne 33, czyli 3 plus 3. Każda z tych osób, którą wylosuję, otrzyma ode mnie w prezencie dostęp premium do trylogii. Dostęp premium obejmuje dostęp do nagrań audio, tych rozdziałów, które są już gotowe oraz oczywiście nowych rozdziałów, które kiedyś się pojawią. Jeżeli już masz dostęp premium, a jesteś zwycięzcą w naszym dzisiejszym losowaniu, to oczywiście możemy zamienić tą nagrodę na przykład dostęp premium do ceremonii. Bardzo proszę wszystkich zwycięzców o kontakt ze mną przez e-mail. E-mail będzie podany tutaj na dole w opisie filmu oraz w pierwszym przypiętym komentarzu. Wszystkich zwycięzców proszę o jak najszybszy kontakt, abyśmy mogli tę sprawę doprowadzić do samego końca. Oczywiście tych opinii jest bardzo, bardzo dużo i naprawdę wylosowanie tylko 6 osób będzie dla mnie ogromnym wyzwaniem, ponieważ każdy z Was zasłużył na nagrodę. Jest tych opinii chyba ponad 100, jak dobrze pamiętam, i niesamowicie będzie mi trudno akurat tylko te 6 osób wynagrodzić. Ale taka była zapowiedź i myślę, że tego powinniśmy się trzymać. Dlatego są rozdania, że nie każdy może zwyciężyć i tutaj oddajemy się we władanie tej siły wyższej, we władanie siły nieba. Z głębi mojego serca dziękuję również mojej asystentce Marcie Katarin za przygotowanie tych wszystkich opinii, ponieważ zadała ona sobie ogromny trud, aby każdą opinię skopiować do jednego dokumentu PDF, który ja dzisiaj mogłam wydrukować, pociąć na kawałeczki i przygotować każdą opinię do losowania. No i oczywiście, jeżeli już dziękujemy, no to moje ogromne, ogromne, ogromne dziękuję z głębi mojego serca dla Ani Jakusik z Francji, która uszyła dla mnie tą moją wymarzoną suknię według tego wymarzonego przeze mnie kroju i oczywiście w tym kolorze i z tego materiału. Jest to ciężki aksamit. Ta suknia ma, myślę, że około 2 kg. Ma taką ciężkość, ale wygląda dokładnie tak, jak sobie to wymarzyłam. Aniu, z głębi mojego serca dziękuję, dziękuję, dziękuję. No i oczywiście myślę, że powinnam to zapowiedzieć, że jeżeli ktoś z Was chciałby mieć suknię swoją własną wymarzoną, według swojego własnego projektu albo według swoich jakichś marzeń i wyobrażeń, to na dole w pierwszym przypiętym komentarzu i oczywiście w opisie filmu będzie Instagram Ani Jakusik i będzie oczywiście e-mail do Ani Jakusik, że możecie sobie z nią porozmawiać i Ania na pewno uszyje Wam Waszą suknię marzeń z wymarzonego materiału. Jeszcze raz, Aniu, z głębi mojego serca dziękuję i takie na sam koniec powiedzenie, że te wszystkie osoby, które chciały nas poróżnić przez te wszystkie lata, niech idą do diabła. Dobrze, idziemy dalej.
Będę losowała teraz dokładnie 6 osób. Zrobimy to losowanie troszeczkę inaczej niż zwykle, ponieważ najpierw wylosuję te osoby, a później dopiero będę czytać te komentarze, te opinie. No i oczywiście chciałabym zapowiedzieć tutaj coś bardzo, bardzo ważnego dla każdego z nas. Jeżeli w czasie losowania pojawią się odgłosy samochodów ciężarowych, to przypominam Wam, że nadal, tak nadal trwa wycinka lasu wokół magicznej oazy. Nadal ona trwa, czyli zobaczcie, ile to już jest miesięcy. Eukaliptusy spadają jeden za drugim, jeden za drugim. I nie będę przerywać tego losowania, ponieważ te ciężarówki jeżdżą tutaj cały czas. To jest dla nas przypominajka i dla nas jest to wyzwanie, aby zakasać rękawy i jeszcze więcej zrobić dla Ziemi. Jeżeli jedno drzewo pada, to powinniśmy posadzić przynajmniej dwa albo trzy. Przypominam Ci o naszym stowarzyszeniu onosemina.org. Link oczywiście również poniżej, link w przypiętym komentarzu. Nie musisz na to patrzeć, jak są wycinane lasy w Polsce, czy w Portugalii, czy w innych krajach. Nie możemy rozpaczać, my musimy działać. Czyli jeżeli pada jedno drzewo, posadzimy trzy, to magiczne trzy, ta magiczna liczba Nikolaja Tesli. To jest dla nas bardzo, bardzo ważne. My musimy coś zrobić przeciwko temu. Nie możemy tylko płakać, rozpaczać i rezygnować. I dzisiaj ten kolor czerwony, czyli ten kolor wojowniczki, jest wyzwaniem. Znowu kolejnym wyzwaniem dla nas, że patrzeć, rozpaczać, dyskutować na ten temat, to nikomu nic nie pomoże. My w magicznej oazie sadzimy cały czas drzewa. Dokupiliśmy kolejny teren i sadzimy kolejne drzewa. Dlatego moje paznokcie wyglądają tak, jak wyglądają. Do tych wszystkich osób, które zaraz będą tutaj pisały komentarze pełne hej, tu Pani Mario, jakie Pani ma paznokcie? Tak, bo ja nie siedzę, nie rozpaczam, tylko działam, tylko pracuję, tylko robię to własnoręcznie, sadzę drzewa w magicznej oazie i oczywiście do tego Cię bardzo, bardzo zachęcam. Jeżeli nie chcesz wspierać naszego stowarzyszenia, nie chcesz wspierać magicznej oazy, to zrób coś na Twoim terenie. Ile kosztuje kupienie jakiejś działki? To naprawdę nie są ogromne kwoty. Można kupić malutką działkę, złożyć się ze znajomymi i posadzić las. Wasz własny las, ogrodzony, wasz, do którego nikt nie ma dostępu. Oprócz zwierząt możecie przygotować tak, aby zwierzęta mogły wchodzić i wychodzić do Waszego magicznego lasu, ale nikt inny. Zrób coś, zamiast siedzieć, rozpaczać i dyskutować na ten temat w internecie. Zrób coś tak, jak ja to robię każdego dnia, jak wszystkie te osoby, które z Was mnie wspierają i wspierają moje prace i wspierają pracę naszego stowarzyszenia, którego jestem prezydentem i za które mam pełną odpowiedzialność. To jest najwyższy czas. Więc jak się pojawią ciężarówki i będzie tutaj bardzo, bardzo głośno, ja będę mówiła wtedy jeszcze głośniej, ale nie będę przerywać tego filmu, żeby nam wszystkim przypomnieć, że może sobie myślimy o wakacjach, może sobie myślimy o innych rzeczach, a kiedy pomyślimy o naszej ziemi? Należy znaleźć harmonię. Należy zrobić coś dla siebie, ale zrobić również coś dla świata. Dobrze, przechodzimy do losowania. Będę teraz losowała dokładnie 6 osób. Przygotuj się, bo może jesteś jedną z nich. To będzie bardzo, bardzo trudne, ponieważ tych opinii jest bardzo dużo. Zwróć uwagę, jak one są tutaj ubite, nazwijmy to tak. Dlatego ja nie będę tego trzymać w dłoni, tylko postaram się tutaj mieszać i losować. Czyli najpierw będę mieszać i postaram się, żeby inne karteczki nie wypadły. No łatwe to nie będzie. Dla chcącego nie ma nic trudnego. Uważamy, żeby tylko nic nie wypadło. Te z samego dołu na samą górę. Myślę, że tak jest wystarczająco pomieszane, prawda? Okej. To zaczynamy. Pierwsze 6 osób. Pierwsza osoba. Patrz dokładnie, jak ja losuję. Żeby potem nie było, że coś jakoś inaczej. Ojej. Mam. Uwaga, jest jedna karteczka. Kolejna. To jest zawsze dla mnie bardzo stresujący moment, bardzo.
żeby wylosować tylko kilka osób, właściwie gdzie każda na to zasłuża. Oj, tu jest jakaś duża, duża opinia. Jest jedna, druga. Idziemy dalej. Trzecią, losujemy trzecią. Losujemy trzecią. Jest, jest, jest. Oto jest jakaś malutka. Trzecia. Idziemy dalej. Czwarta. Czekaj, pomieszamy, pomieszamy. Gdzieś z dołu samego. Jest, mam czwartą, czwartą. Czwarta. O, też jakaś duża. Czwarta. Losujemy kolejną. Piątą. Jeszcze z samego dołu. Postaram się wyciągnąć gdzieś którąś z samego dołu. Jest, 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 jest. Teraz która z nich? Oj, też taka wielka. Wow, i jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna. Może teraz z góry coś? Nie, pomieszam, pomieszam dalej, pomieszamy, pomieszamy, pomieszamy. Ostatnia, 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 uwaga. Ostatnia, ostatnia. I którą, którą mam wziąć? Jest, jest, jest. O, też taka duża. No to mamy sześć. Zaczynamy? Zobaczymy, co żeście napisali. Ja tych opinii nie czytałam. Żadnej z opinii na Lubimy Czytać w ostatnim czasie nie czytałam. Nie miałam na to czasu i możliwości, więc będzie to dla mnie pierwsze przeżycie. Jak i dla Ciebie. Jak będę się jąkać, to wybacz, od razu z góry uprzedzam. Uwaga! Jak magicznie. Opinia o numerze 11, którą napisała Marysia. Uwaga, czytam treść, bo może być kilka Marysi, to każda z Was wie, którą napisała. Ja mogę to sprawdzić potem w administracji, żeby nie było jakichś pomyłek, bo w administracji myślę, że będzie widoczny adres e-mail. Najcudowniejsza opowieść o losach rudowłosej piękności, z którą w magiczny sposób poczułam połączenie. Jak gdyby jej przeżycia były moimi. Tak blisko i znajomo. Z każdą stroną czułam się coraz bardziej zżyta z główną bohaterką, wręcz czułam i uczestniczyłam w jej przeżyciach i przygodach, a wręcz miałam wrażenie, iż to, co przeżywa, jest po części tym, czego doświadczam w swoim życiu. Magiczna opowieść pełna przygód, ciężkich wyborów, poświęceń, wyrzeczeń. Charyzma głównej bohaterki dodaje odwagi i wiary w lepsze jutro i w to, że nigdy nic do końca nie jest przesądzone i zawsze warto walczyć i się nie poddawać. Powieść wciąga i uzależnia, przenosi w inne czasy. Dziękuję, Marysiu. Druga. Wow, to będzie długa opinia. Opinia o numerze 1. Jedynka, jedenastka. Co my tu dzisiaj mamy taką symbolikę maga? Jeżeli bierzesz udział w ceremoniach, to wiesz, o czym mówię. Aleksandra. Niezwykła, wielowarstwowa powieść, która zabiera czytelników w świat magii, tajemnic oraz postaci, którym nie brak niezwykłych sekretów. Główna bohaterka Mariam przechodzi przemianę, uczy się nie tylko czarów, zielarstwa, ale i staje się coraz silniejsza, mądrzejszą i pewną siebie kobietą. Książka przeznaczona jest dla dojrzałego, świadomego czytelnika. Znajdziemy w niej nie tylko znakomite opisy przyrody, dokładną, szczegółową charakterystykę zarówno postaci, jak i ich ubiorów, zwyczajów. Nie brak też niezwykłych zwierząt wraz z ich precyzyjnymi opisami. Autorka zadbała o każdy szczegół, czy to jeśli chodzi o wnętrza komnat, opisy lasów, czy na przykład uprząż koni. Trudno dopatrzyć się jakichkolwiek błędów, co sprawia, że powieść wydaje się bardzo autentyczna. Są także piękne, absolutnie niewulgarne relacje erotyczne, miłosne przygody bohaterów. Nawet momenty, w których opisana jest przemoc, nie są nazbyt drastyczne, tak więc i wrażliwi czytelnicy nie będą mieć problemów z ich czytaniem. Czyta się tę powieść z zapartym tchem, trudno odłożyć ją na później. Akcja jest nieprzewidywalna, bohaterowie niejednoznaczni. Mamy też całą gamę uczuć, przyjaźń, miłość, zawiść, zawód, aż po zdradę i rozczarowanie. Niezwykły jest także koniec, który tak naprawdę może być, a nawet jest początkiem i każdy może odczytać go na swój sposób i dla nikogo nie będzie rozczarowaniem. Polecam każdemu, kto lubi dobre, głębokie, pełne zwrotów akcji dzieła, w których nie brak niezwykłych, barwnych opisów wspaniałych wnętrz i cudownej przyrody. Dziękuję, Aleksandro, przepiękne, aż się wzruszyłam. Chyba mi katar się pojawił. Idziemy dalej. Trzecia opinia.
trzecia opinia od Marty numer 19. Słońce. W wielkich arkanach wtajemniczenia. I znowu jedynka, 1 i 9. Jestem w trakcie czytania książki. Marianne Salis jest moją najlepszą inspiracją oraz motywacją. Gdy czytam książkę, mam wrażenie, że każdą osobę znam, a główna bohaterka jest przykładem do innych. Mam wrażenie, że gdyby była w świecie realnym, to zawsze mogę na nią liczyć. Ale czy łatwo być wiedźmą? Myślę, że nie. A mimo to Marianne Salis zawsze idzie drogą swojego serca. Jest taka naturalna i impulsywna. Nie wspomnę o mężczyznach w powieści. W książce znajdziemy różne oblicza dobra i zła. Czytając książkę, przenoszę się w inny świat lub może w wymiar, który wierzę, że istnieje. Uczę się tajemnic wszechświata oraz poznaję świat alchemii. Dziękuję, moja najdroższa Mario. To ja z głębi mojego serca dziękuję za tak piękne opinie. Tak piękne. Piękne. Pamiętajcie, kochani, że są jeszcze ostatnie książki z tej nowej edycji. Kolejna myślę, że będzie dopiero w jesieni, więc jeżeli jeszcze nie macie książki drukowanej, to łapcie ją jak najszybciej. Link jest również poniżej. Oczywiście książka jest dostępna również w większości polskich bibliotek, także możecie iść do biblioteki, zapytać o nią i ją wypożyczyć. Nawet w najmniejszych miejscowościach można tą książkę już w tym momencie w bibliotekach zdobyć, także po prostu pytajcie. Może jest tak, że jest dopiero w dziale opracowania zbiorów, czyli pytajcie, bo będzie to przyspieszenie, o nazwijmy to tak, dla tych osób, które tam pracują, szybciej je opracują i będzie je można wypożyczyć. Bo wiecie, że każda książka najpierw trafia do działu opracowania zbiorów. Chciałabym Wam również powiedzieć, że jestem dumna z miejscowości, z której pochodzę. To jest Bielsko-Biała, ponieważ jako pierwsza księżniczka beskidzka, polska, bielska, podbeskidzka, zamówiła u mnie dodatkowe książki, czyli nie tylko dostali książki w prezencie, ale również zamówili, kupili kolejne. Jestem bardzo, bardzo dumna z mojego rodzinnego miasta, ale nie tylko, ponieważ są również inne biblioteki, które zamówiły po jednym, po dwóch egzemplarzach dodatkowo. Ale ze Śląska jestem najbardziej dumna, muszę Wam powiedzieć, bo to właśnie ze Śląska biblioteki pozamawiały dodatkowe egzemplarze, gdzie na przykład wschód Polski to nawet niektórym bibliotekom nie chce się odpisać, czy chcą książkę, czy nie. Także myślę, że jeżeli mieszkasz na wschodzie Polski, to tym bardziej idź do biblioteki i się przypomnij, aby sprawdzali maile, bo wydaje mi się, że tam siedzą jakieś osoby, które w ogóle maili nie sprawdzają. Tak między nami. Najgorzej wypadł wschód Polski, czyli całe to pogranicze wschodnie, ale również takie miasta jak Lublin, takie miasta jak Ostrowiec Świętokrzyski, Stalowa Wola i tak dalej, te miasta do tej pory nie odpowiedziały, czy chcą książkę, czy też nie. Wow, nie uwierzycie. Kolejny numer, numer 9, czyli mamy dzisiaj jedynki i dziewiątki, dziewiątka Eremita. I pierwsza opinia od mężczyzny, Robert. Trylogia autorstwa Marii Bucardi, która opisała życie głównej bohaterki Marianne Salis, daje nam obraz, jak wrażliwa osoba, która jest pomocna dla świata, od razu jest wręcz niszczona przez dany ustrój, kiedy nie jest z nim powiązana. A jeżeli ktoś ją już zaakceptuje, to chce zrobić z niej swoją niewolnicę w myśl swoich chorych fantazji. Przykład Marianne Salis uczy nas, jeżeli mamy coś wielkiego dla świata, to nie pokazujmy tego ludziom w klejnotach, bo oni są już zbyt zainfekowani, aby cokolwiek zrozumieć. Dajmy tym ludziom oraz innym istotom, które na to zasługują. Marianne Salis nigdy nie będzie szczęśliwa w takich warunkach, żeby się rozwijać, musi opuścić mroczne góry i iść swoją drogą, ponieważ ludzie wokół niej to albo jej źle życzą, albo ją oskarżają o kradzież i tak bez końca tylko dlatego, że jest doskonałą, a oni nie. Ale w takich przypadkach znajduje się zawsze jedna lub dwie osoby, które to rozumieją, ale nie są w stanie za bardzo pomóc, ponieważ siedzą w tym systemie i też dużo stracili, aby się, uwaga, jedzie ciężarówka, aby się dostać
co w tamtych czasach dla innych było tylko marzeniem i na dodatek niespełnionym. Książka przyjemna do czytania w wolnych chwilach, jeśli chcemy dokładnie się dowiedzieć o problemach ludzi żyjących tak dawno temu oraz tej jednej wyjątkowej osobie, jaką jest Mariam Salis. Myślę, że ta opinia jest dla nas wszystkich bardzo, bardzo ważna. Zaraz będzie głośno, uprzedzam, bo już ją słyszę, że jest na zakręcie. Chyba, że sobie zrobi przerwę. Ta opinia jest dla nas wszystkich bardzo, bardzo ważna, ponieważ ten system, system Matryksa funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, że wszystkie osoby, które są inne, niepowtarzalne, wyjątkowe, genialne, są przez ten system naciskane, niezrozumiane. Popatrzcie, czy to nie jest niesamowite, że ta opinia ma numer 9, a to właśnie eremita jest tym, który jest odrzucony przez innych, który wycofuje się, ponieważ inni go nie rozumieją. I to możemy w ten sposób popatrzeć na naszą Mariam Salis, że jest właśnie taką eremitką, czasami eremitką w tej swojej indywidualności, w tej niepowtarzalności. I jest dla nas wszystkich takim niesamowitym przykładem walczyć o swoje, być sobą, bez względu na to, jak cały system, jak cały Matrix i wszyscy słudzy systemu chcą nas dopasować do stada owiec. Przepiękna opinia, przepiękna, która nam pokazuje taką głębię, bo właśnie my, osoby, które są inne, często są oskarżane. Dlatego wiedźmy lądowały na stosie. Dlatego wszyscy genialni ludzie byli odrzucani przez ten cały system. A jeżeli już dzisiaj nie ma takich drastycznych odrzuceń, jak palenie na stosie, to mimo tego, co się robi, szufladkuje się wszystkich. A ezoteryka to są wszyscy źli. A ktoś mówi o energiach źródła, no to już jest jakiś, nie wiem, demoniczny. Ktoś mówi o sile wyższej, oj, to już jest antykościelny. To wszystko jest nieprawda. Każdy jest jeden, jedyny, niepowtarzalny. I to, że ktoś mówi o źródle, wcale nie oznacza, że jest antykościelny. Tym bardziej oznacza to, że jest osobą wierzącą, bo wierzy w tą energię wyższą, w energię boską, niezależnie od tego, jak ją nazwiemy. Nie wolno szufladkować i to jest dla nas wszystkich bardzo, bardzo ważne. Ja będę teraz mówiła dużo głośniej, bo na pewno słychać już ciężarówkę w tle. Chyba ma jakąś przerwę, pan może sobie kawę. Nie, nie, jedzie, jedzie. Jeszcze mamy dwie opinie. Co zrobimy? Czekamy, aż przejedzie? Poczekamy, aż przejedzie, prawda? I pamiętaj o datkach. Ja za każdy papier, który używam, sadzę przynajmniej jedno drzewo. Za każdy papier. Także za ten papier tutaj. I ta ciężarówka jest pełna drzew, pełna eukaliptusów, które płaczą, z których się wylewa woda. One płaczą, płaczą, płaczą. Najwyższy czas, aby coś z tym zrobić, prawda? Niedługo rytuał dla Matki Ziemi. Taka przypominajka. Tak, troszeczkę to potrwa, ponieważ ciężarówka musi teraz odwrócić przed magiczną oazą i zjechać w dół. Czekamy, prawda? Kolejna ciężarówka pełna drzew. Która to już dzisiaj? Może 10, może 11? Tak to tutaj wygląda. Bardzo dużo zmieniło się na Maderze, bardzo dużo. Od czasu naszych rytuałów dla Matki Ziemi, ale to jeszcze nie jest to, jak ta wyspa powinna wyglądać. To jeszcze nie jest to. Chyba kierowca sobie zrobił jednak przerwę. To czytamy dalej. Więc mamy kolejną opinię o numerze 78 od Opiarska. Opiarska. Na pewno jeszcze wrócę do tej książki. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Fantazy ważące i jednocześnie pokazujące, jakie zmagania mają dane osoby. Myślę, że e-book przypadnie do gustu dla każdego. E-book albo książka drukowana. Dziękuję za tę opinię. I jeszcze jedna nam została. Ostatnia. Ostatnia o numerze 42. Pamiętasz tą ceremonię o numerze 42? Ten klucz do wszystkiego,
ta tajemnicza liczba o numerze 42. Myślę, że najwyższy czas, aby wrócić sobie do tych starszych ceremonii. Pamiętaj, że teraz mamy troszeczkę inny system, a mianowicie spotykamy się na ceremoniach zawsze w pełni księżyca, czy przed pełnią księżyca, a w międzyczasie masz dokładnie 3 tygodnie na to, aby zapoznać się ze wszystkimi innymi, wcześniejszymi ceremoniami, ponieważ ceremonia co tydzień to było i dla mnie, i dla Was naprawdę za dużo. Bardzo wiele osób nie nadążało, nie nadążaliście, aby je oglądać, aby stosować to wszystko w Waszym życiu, a ja ze względu na moje zadania w Magicznej Oazie, z naszym stowarzyszeniem Onosemina.org, z trylogią, ze wszystkimi innymi rzeczami, z tym, żeby przygotowywać również normalne spotkania, takie spotkania na YouTube, było tego dla mnie za dużo, po prostu za dużo. Nie byłam w stanie już do tego jeszcze terminy, rytuały, przepowiednie i dlatego w ten sposób na razie to zmieniamy. Może wrócimy do tego, żeby co 2 tygodnie, może wrócimy do tego, żeby co tydzień, ale jeszcze nie wiem kiedy. Czyli przypomnij sobie ceremonię o numerze 42, a ja czytam opinię. Opinia od Milena Rawska. Świetna książka. Pierwszy raz czytałam coś z tego gatunku i muszę przyznać, że bardzo mi się spodobało. Historia jest ciekawa, wiele się dzieje i szczerze bardzo ją polecam innym, ponieważ jest co czytać i warto po nią sięgnąć, żeby oderwać się nieco od rzeczywistości albo znaleźć tą ukrytą głębię. Jeszcze raz gratuluję wszystkim zwycięzcom i bardzo proszę o kontakt ze mną, abym mogła przygotować dla Was dostępy premium. Z głębi mojego serca dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie w takich oto warunkach, ale myślę, że jest to dla nas wszystkich tylko i wyłącznie motywacja i przypominajka. Do zobaczenia wkrótce. Twoja, Wasza Maria Bucardi.